Serwus, dziewczyny, chłopaki. Majówka, majówka, jednak maj zahaczymy. Zapraszam Was 28 maja, niedziela, godzina 10 i nie z Krakowa, tym razem nie. 10 przy granicy polsko-słowackiej, koło niedaleko, koło Sromowców Wyżnych, tam gdzie jest jezioro Czorsztyńskie i tam bodajże to ma mniejsze, jest jezioro Sromowskie, chyba coś takiego. W okolicach tego Sromowców Wyżnych dam pineskę w filmie, to dokładnie będziecie wiedzieć gdzie, tam jest takie zakole przy granicy, można się spotkać. 10, śmigamy, pętelka, od granicy do granicy. Na samej Słowacji będzie około 280 do 300 km. Będzie też odcinek szutrowy, pewnie będzie miał z jakieś 15 km, może ciut więcej. Będzie też jedna trasa, której nigdy nie jechałem, więc mogę się pogubić na powrocie, wybaczcie, ale chcę ją sprawdzić, żeby sobie ją zapamiętać do kolejnych tras, ale będą też widoki piękne na Tatry. Będziemy jechać też obok Łapszanki, przez drewnianą wioskę Osturnie, widok ze Zdziaru, piękne Tatry. Będzie też cała panorama Tatr z Waszca, więc bajeczka naprawdę trasa, będą serpentynki też w jednym miejscu na powrocie. Naprawdę myślę, że Wam się spodoba. A jeszcze jedno, zatankujcie sobie przed wjazdem na Słowację bak do pełna, bo fajnie byłoby przejechać po prostu tę słowacką stronę, że tak powiem, tej pętelki, po to, żeby się nigdzie nie zatrzymywać, nie zjeżdżać do jakiegoś dużego miasta czy coś, na specjalnie gdzieś tam z boku, żeby tankować, nie tracić czasu. Po prostu, żebyśmy mogli sobie spędzić miło czas, pośmigać, odpocząć sobie w jakimś łonie natury, poglądać góry, a nie podjeżdżać na stację. Bo myślę, że te 300 km sobie spokojnie na tym baku każdy, praktycznie większość motocykli zrobi, a będziemy wyjeżdżać niedaleko Czarnego Dunajca i tam sobie spokojnie zatankujemy właśnie już na polskiej granicy. To jest chyba 10 km od słowackiej granicy. Wyjedziemy i przejedziemy właśnie te 200, około 80-300 km i spokojnie będzie można sobie zatankować i wrócić do domu. A gdzie zatankować? Tam, gdzie będzie ta pineska w opisie filmu. W okolicach Sromowców Wyżnych będziecie mieli bodajże albo w Nidzicy, albo w okolicach Kluszkowców, albo w okolicach Szczawnicy, więc w okolice są, popatrzcie sobie na mapę, tam są różne stacje, czy Orleny, czy moja, czy jakieś te inne, co komu pasuje i możecie sobie zatankować, wtedy spokojnie możemy sobie pośmigać, śmignąć. Ja zresztą zawsze biorę kanister z benzyną, bo wiecie, lubię jeździć po zadupiach, to mam, ale jakby komu coś jak stało, nie wiem, zabrakło mu benzyny, to gdzieś necik, na pewno ktoś z Was będzie miał, bo ja używam klasycznej komóreczki Noki, więc nie mam necika, więc najwyżej jakąś stację sobie po drodze znajdziemy, ale mówię, fajnie by było, gdyby każdy z Was zatankował do pełna i właśnie na pełnym baku około 300 km, myślę, że każdy da radę zrobić. Dajcie znać, kto jest chętny. W niedzielę o 10 tam w okolicach Sromowców Wyżnych będzie pineska, powtarzam, żebyście się nie bali, będzie, wiedziecie gdzie dojechać. Kto ma ochotę, bo jeśli nikt nie będzie chciał jechać, to przedłużę sobie biwak. Bo właśnie to spotkanie o 10 tam przy granicy jest dlatego, nie z Krakowa, bo w sobotę po południu, jak załatwię sobie już sprawy urzędowe, to w sobotę po południu wjeżdżam sobie 27 w sobotę na biwaczek pod Rzepiską, swoimi zadupowymi trasami, po szuterkach trochę, po błotnistych trasach, przejazd przez rzeczkę i tak dalej, i tak dalej. I będę biwakował sobie, odpoczywał fajnie. Później rano wstanę w Rzepiskach i właśnie do Was dojadę o 10. Oczywiście, jeśli ktoś by chciał dołączyć na biwak, piszcie też śmiało. Zapraszam, naprawdę fajnie, tylko weźcie sobie coś ciepłego, bo nocka ma być 6-8 stopni. Ja spróbuję sobie przebiwakować pod gołym niebem, pod kocykiem przy ognisku, żeby sobie co jakiś czas dorzucać. A jak ktoś będzie chciał, to można spać w namiocie, wiadomo, wyspać się, więc coś ciepłego, więc dawajcie znać, czy ktoś jest chętny na tą pętelkę na Słowacji, bo jak nie, to mówię, to sobie przedłużę biwak. I jak ktoś jest chętny na biwak, też nie da znać, bo ja mniej więcej będę tak 13, może 13, a w okolicach max 14 będę wyjeżdżał z Krakowa. To też można się zgadać. Dawaj znać, to wtedy będzie wyjazd spod Orlenu przy Jerzmanowskiego, tak? No to dobra, czekam na komentarze i mam nadzieję, że ktoś się załapie, bo z chęcią Was poprowadzę po Słowacji. Servus!